Henryk Sawka u nas za chwilę. Henryk, jak zawsze, ze sprzętem przygotowany. Nie wiem, co będzie malował, ale mam nadzieję, że zmalujemy kilka miłych cytatów. Dzień dobry, Henryku. Dzień dobry, Jarku. Redaktorze, pas i ruszamy w siną dal. Na Szczecin, tak? Tak, na Szczecin. A masz czas? Ja. Bo to chwilę nam zajmie. Oczywiście. Szanowny, ja ci chciałem pogratulować. Bo powiem ci, w tym twoim świecie to jest, no, jakby nie ma nudy. Masz Banasia. Ojejku, wczoraj masz prezesa, wczoraj mieliśmy... masz Andrzeja, masz Szymona. Ty masz wszystko, żeby żyć długo i jeszcze jeden dzień dłużej. Wczoraj w teatrze 6 piętro mieliśmy szkło kontaktowe na żywo, no i właściwie był festiwal Banasia i po prostu stwierdziłem, że właśnie wszystkim się wszystko kojarzy z Banasiem, wszystko jest na godziny. Na minuty, przepraszam. Tak. Na minuty, w przypadku Banasia to już jest na minuty. Dwa, że mi się jako człowiekowi, który rzeczywiście lubi ruszać w świat, podoba to, że on rozumie takich ludzi, że oni wiedzą, że oni po tym Krakowie, w tym tłumie, jak pochodzą, muszą odpocząć. No bo jest kaczor... przepraszam, Kraków. Kraków. A propos kaczor, Banaś powiedział, że szef izby, najwyższej izby kontroli musi być czysty jak żona Cezara. No i właśnie, kaczor... Kraków. Może wysiądziesz jeszcze raz. Dwaj Anglicy, mocno narąbani, w nocy jeden krzyczy Kraków by night, a drugi mówi Kraków by night. No ale zobacz, jak się potrafi ustawić. Ile możesz zarobić jako szef Najwyższej Izby Kontroli? Nic pewnie. To jest urzędnicza pensja, to jest tylko nobilitacja, to jest funkcja, po prostu wizytówka piękna. Ale w takim miejscu, z takim przybytkiem jesteś w stanie mieć przynajmniej ciekawsze życie. Ciekawsze życie i ja mam dwie refleksje. Pierwsza to jest taka, że Banaś nie podał się do dymisji, bo on postanowił wziąć nadgodziny. To jest jedna, bo on pozazdrościł temu Karczewskiemu marszałkowi, byłemu, który po prostu po cichu sobie dorabiał się okazuje. Piękne, prawda? Tak. Powiedział, to, tak sobie przyjdę, bo być może widzowie nasi nie usłyszeli, nie przeczytali tej wiadomości. Znaczy nie mam do was o to pretensji, tylko sam robiłem takie szerokie oczy, kiedy to widziałem. Marszałek Karczewski, były marszałek Senatu, to lekarz, prawda? A ponieważ był na urlopie bezpłatnym, no bo jest marszałkiem, był marszałkiem Senatu, no to teoretycznie jak na urlopie bezpłatnym nie pracujesz. Ale on pracował, dorabiał sobie i to jest w ciągu roku 400 tysięcy złotych, zdaje się, prawda? 400 tysięcy, on tłumaczył jeden z rzeczników, że tu chodzi o to, iż on operował, żeby nie wyjść z sprawy. A to jest... przyznaj się, że trudno się nie zgodzić. Tak, i potem się okazało, że jednak musi brać za to pieniądze, bo nie może nie brać. Bo poza tym ręce odmawiają posłuszeństwa. Jeśli nie wierzę. Ręce, które leczą, które liczą. Zacząłem od gratulacji, dlatego że zobacz, masz Banaś, jedno, wszystko się kojarzy z Banasiem, ale wychodzi Szymon Hołownia i mówi, kochani, bierzcie mnie. Nie, on mówi, mam talent. Być może mam talent, ale nie wiem, czy będę miał władzę. Pytanie, czy twoim zdaniem, człowieka, który w satyrze robisz już jakiś czas, dzisiaj jest czas na to, żeby satyryk wygrywał wybory prezydenckie w Polsce. Rozumiem na Ukrainie, ale w Polsce... Ja widziałem tego Zeleńskiego, tak? Tak. Bo ja oglądam rosyjskie kabarety, czy rosyjskojęzyczne. To jest człowiek, który zna rosyjski świetnie. Świetnie, on właściwie, on się dopiero mówi uczy. Mówi o tobie. A, nie, ja znam świetnie na poziomie szkoły średniej. To na szóstkę, ale dalej już nie. Także kabarety rozumiem, ale już wiadomości to tak połowę. Natomiast ten Zeleński, on pięknie po rosyjsku i on się właściwie dopiero teraz tego ukraińskiego uczy, a satyrykiem był naprawdę niezły, tak, czy właściwie jest. Natomiast ja nie wiem, czy Hołownia jest satyrykiem do końca. Nie, satyryka niż do polityka, w tym sensie. To właściwie taki natchniony, mówię w sensie pozytywnym. Tak. Publicysta katolicki, taki poukładany i taki, jakby powiedział Morawiecki, normalny, do przyjęcia, taki tygodnikowo powszechny i taki wyważony, więc... No prezydent, wypisz, wymaluj prezydent, tak, Duda, prawda? Czytałem jego książkę, gdzie prowadził spór taki religijny z Prokopem, całkiem niezła, więc mnie się wydaje, że to dobrze, że on startuje, dlatego że on zwrócił uwagę na pewne rzeczy, które potem mogą od niego przejąć ci, którzy przejdą do drugiej tury.
Mówię ci. Ci. Ten lub ta. No właśnie. Którzy przejdą. Dzisiaj wszyscy ci, którzy myślą sobie, odbiliśmy Senat, odbijemy Pałac Prezydencki, do którego pięknie nowym światem zmierzamy, dzięki naszej hybrydzie, myślą sobie, nie no, prezydenckie wybory to... Pff. Komorowski też tak myślał, nie? O i właśnie, Komorowski. Pamiętasz kiedyś ten rysunek, który zrobiliśmy? Tak. Ten, w którym zbeształeś pana prezydenta. Pamiętam. Kiedy właśnie mieli do mnie pretensje, że go przestałem kochać. No. To był tylko żart, że stoi pan Bronek ze swoją dubeltówką, gwintówką i mówi... celowaliśmy, no dobrze, tylko nagonka zawiodła. No, ale właśnie dzisiaj popatrz, na to, jak się popatrzy na tak. Hołownia mówi, no mam jakiś tam sztab, który mnie pociągnie. Ludzie z Koalicji Obywatelskiej mówią, no budujemy ten sztab, czyli tą nagonkę, która rzeczywiście pociągnie. Masz takie poczucie, że naprawdę z Dudą pójdzie łatwo? Myślę, że łatwo nie pójdzie. Wademekum wyborcy jest coś takiego, tak, co może ułatwić właśnie życie. Ja chciałem ci, chciałem na wejście miałem pytanie, czy chcesz analogowo, czy cyfrowo, bo jesteśmy, że tak powiem, nie, hybrydowi, czyli działamy tak. No, i na prąd, i na paliwo. No właśnie, a może tu jest prezydent dopiero, wiesz, jeszcze się taki nie urodził, który by wygrał z Andrzejem Dudą dzisiaj. Jak pan dorośnie, to na pana zagłosuje dopiero, być może. No wie pan? To jest wiadomekom wyborcy, które popełniłem swego... O, to piękne. Moja ostatnia kadencja w tej kadencji. I to Banaś. Jak nic. O. Proszę bardzo. Co łaska. Też pięknie może działać. Oddałaś nieważne, czy sfałszowany. Jak... Bo to jest wademekum, które wyszło i kiedy ono wyszło? Jakiś czas temu? W maju. No, a w tym roku znaczy. Czyli to było przed, szanowny, to było przed wyborami europejskimi. A ja tak kombinowałem, żeby to było ciągle aktualne, ponieważ głosujemy zawsze. Tak samo jak jemy, tak. Śpimy, pijemy i tak dalej. No ale zobacz, pozwoliło tylko odbić Senat, nie więcej. Spokojnie. Teraz czekamy na wybory prezydenckie i na przykład ja tutaj mam taki rysunek proroczy na ostatniej stronie. Tak. Może go pokażemy, to jest taka puenta tego wszystkiego. Zobacz, tu częstuj się kamerami, które... Tak, o, tak, Dominik, tak, proszę bardzo, co robisz? Może odczytaj, ty właśnie czytasz. Na złą zmianę. Tak. Czekamy na złą zmianę. To takie godotowe czekanie, czy taka rzeczywiście nadzieja? To jest tak jak zmiennicy. No, z nadzieją to bywa różnie. Ja na przykład obserwuję ostatnio oceny debaty między... czyli prawyborów. Tak. Błońską a Jaśkowiakiem. No to też. Tak jest. Jaśkowiak i Małgosia. I wszyscy tam psioczą, narzekają. Ja w ogóle nie wiem, po co są te debaty. Chodzi o to, że to żeby są debaty... Żeby sprawić wrażenie demokratyzacji partii. Ale nie. Debata jest, przecież tam wybierają i tak członkowie aktywu partyjnego. Tak. Czyli jakieś tam 1000 osób. Tak. Nie my. Tak. To oni powinni jeździć, zamykać się z nimi w sali i przekonywać tych głosujących do swoich racji. A nie nas, bo my i tak nie mamy na to wpływu, kto z nich będzie wybrany potem do tej drugiej tury. W tym sensie mamy może nie tyle wpływ, co mamy rozrywkę weekendową, że zobacz, wozy satelitarne pod Pałacem Prezydenckim. Szykuje się zła zmiana. No tak. Zobacz, jest. Nie ma jeszcze TVP, bo TVP ma tam nas sztywne łącze, przepraszam. Wracając, zobacz, może to jest po to, żebyśmy mieli takie poczucie albo nadziei, albo bez nadziei, patrząc na to. Bo ci, którzy chcą dzisiaj Andrzeja Dudę wyprowadzić z Pałacu Prezydenckiego, mówią, mamy swojego kandydata. I włączasz telewizję, myślisz sobie, to kto to jest? Jaśkowiak, Kidawa-Błońska czy Szymon Hołownia? Żaden z nich. Tuska nie ma. Książkę wydał jak ty i poszedł w siną dal. Tusk wydał książkę i nawet napisał tytuł szczerze. To znaczy, że co? Że, musi to podkreślić. Że kiedyś to nie było szczerze. No wie pan, wiesz Jarku, jak polityk mówi szczerze, inaczej, polityk to jest zawsze domniemanie winy. Tak? Ja im z reguły nie wierzę, bo każdy się łapie, gdzie mu kapie. Jak mówi mój kolega, który był kiedyś... Ale czyli ty przyszedłeś tutaj, my ci gratulujemy, a ty przyszedłeś zostawić jakąś poczucie beznadziei raczej w nas, widzach też. Nie, ja jestem zawodowym czarnowidzem. Czarnowidzem, a no to dobrze. Taką Kasandrą i jeśli się nie sprawdzi, no to dobrze. A jeśli się sprawdzi, no to wyjdzie na to, że miałem rację. Także lepiej się miło rozczarować, niż rozczarować się, kiedy się ma zbyt rozbudzone, rozbuchane nadzieje. Czy ile Baniaś może być bohaterem satryków? Jak długo? Banaś? No. To jest, ja
dzisiaj miałem taką rano refleksję, że jak człowiek, bo Baneś nagle zaczął sprawdzać wszystkich. Wszystkich. I to nawet i, tych, którzy go kiedyś tak, wybrali. Tak. I swoich. Czyli jak człowiek jest zmuszony, byłych to, swoich. To właśnie, jak człowiek jest zmuszony, to nawet potrafi być uczciwy. To tak działa system. Ale podoba mi się cała ta historia. Wyobraź sobie ich miny wszystkich, nie? Kiedy powołali go. On już przeszedł to Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej. I nagle się okazuje, że jest jakiś burdel. I to dosłowny i w przenośni. I nagle próbują z nim coś zrobić i okazuje się, że on po prostu nagle pokochał YouTube'a, zaczyna nagrywać, wyindywidualizował się, ma cały sztab ludzi, którzy teraz jest Banaś i reszta świata. Piękne. Samotny biały żagiel to taki teraz prawdziwy szeryf, który walczy ze złem. On mi troszkę pokrzyżował plany i szyki moje rysunkowe. Tą swoją wielkość mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulko, tym zniknieniem swoim. Czyli pan Banaś miał już odejść. Tak. On już, on już był prawie gotowy. Tak, ale patrzy i mówi, jak oni mnie nie lubią, ja myślałem, że on już wyszedł i zrobiłem rysunek. Na szczęście go nie opublikowałem. O, proszę bardzo. Premiera nieopublikowanego rysunku Henryka Sawki. Proszę bardzo. Jakby to wyglądało, gdyby on... Pokoje na godzinę. Maria! Tak. Powrót syna Mariana Marnotrawnego. Ale swoją drogą jego wspólnicy naprawdę wyglądają godnie i to tak bez... Nie sprzeciwiałbym im się, o, widząc ich w ciemnej ulicy. No, oczywiście, że nie, ale podobno ma też powstać pomnik właśnie Nikusiadyzmy. Nie pamiętasz tego serialu, ale to był serial lat 80., który pięknie oddawał nie tylko... Banasiów? Polską politykę, ale w ogóle mentalność polskich elit. Bo wiesz, jak ja tak obserwuję nasze elity, to one mają taką mentalność, znaczy cały świat suwerena jest opisywany z punktu widzenia warszawskiego salonu. Mm-hmm. Także rozpoznanie jest bardzo kiepskie. O, tutaj na przykład mam, mogę taki wulgarny rysunek? Tak, wulgarne głównie. No, bo, no, Dominik, kto za panem stoi? A nie, on nie jest wulgarny. Nie, on nie jest wulgarny, on jest cholera prawdziwy. Tam jest jakiś taki cień. Tak. Ale to na przykład jest takie wyjście z cienia, Najwyższa Izba Kontroli. Także wiem. Piękny. Parasol. Ale to, bo to... Ta dama? Tak. Aha, to kobieta jest, okej. Okay. Zmyliła mnie długość jej nosa. Czepiam się być może troszkę, to natomiast to zobacz, z jednego Banasia, ile ty masz... Na przykład... Ile ty masz z jednego Banasia? Ty też myślałem, że jak Banaś będzie opuszczał swoją placówkę. Pancerny Marian. Natomiast zobacz, ile z jednego Banasia jest radości. Dla jednych trwogi, bo tak jak mówisz, on idzie po swoich. Dzisiaj nagle Marian Banaś, to się już zaczęło za poprzedniego, ale Marian Banaś mówi, ten Fundusz Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, my sprawdzimy, co oni z tego wydali. I nagle się okazuje, że w ogóle... Ten Fundusz Sprawiedliwości to jedno, ale to, o czym Andrzej Stankiewicz pisze, pamiętasz tego Janigera, tego młodego, przystojnego mężczyznę? Taki oczywiście. Dużo okulary i taka piękna grzywka. I takie ładne, długie włosy. I on, Antoni Macierewicz go bardzo szanował i lubił. I teraz ty, ja, Dominik głównie, zapłaciliśmy za to, żeby jeśli pan Antoni chciał, żeby on z nim gdzieś poleciał, to żeby to była biznes klasa, żeby to było zgodne wszystko. Czyli taka odprawa ładna. Odprawa i opieka na poziomie naprawdę premium klas. Jak się ma takie zasługi dla obrony terytorialnej, to no ale zobacz, dzieje się tak, dzieje się Banaś. Mówił przecież ten z Wrocławia poseł, że swoich trzeba przecież potem czymś nagradzać. Dokładnie, Lipiński, prawda? I to też jest piękne, zobacz. Szczere, mi się podoba w nich to, że oni wiedzą, że jest kamera, wiedzą, że świat cały to zobaczy i on szczerze siedzi i mówi wprost, no, że jeżeli on się zajmuje dużą polityką, no to on musi coś komuś dać. Więc jeżeli ma takiego Piotrowicza, to on nie może pozwolić mu zginąć, więc co ma? No daje mu Trybunał Konstytucyjny. Zobacz, masz dwie wybitne postaci polskiego sądownictwa, które wreszcie znalazły swoje miejsce. Mówisz, masz, proszę bardzo. Słuchałem pan prezydent. Nie, słuchał pan prezydent, powinien być, słuchał pan prezydent wystąpienia Tokarczuk? Nie, żyje jeszcze ślubowaniem Pawłowicz. No, ale zobacz, to przynajmniej wiemy, że do tego doszło, bo nie mamy żadnego dowodu, że oni to ślubowanie złożyli. Widziałeś jakieś oficjalne zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego? Nie. Zostają tylko satyryczne rysunki. Są tylko podobno gdzieś zdjęcia ukryte ślubowania pani Pawłowicz i co ja mówię?
Pawłowicz, tak? Pawłowicz, tak, tak, tak. Petrowicz, tak, tak. Tam się mieli Piotr i Paweł. Tak, ale dwie wybitne osoby, jak powiesz w ten sposób, wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Te dwie wybitne osoby z Trybunału Konstytucyjnego, chociaż akurat to podobał mi się sędzia Tuleja, który w Radiu Tok FM zapytany o to, co sądzi, że no, Pawłowicz i Piotrowicz idą do Trybunału Konstytucyjnego, on odpowiedział, wiem, kto jest szefem tego Trybunału, myślę, że idealnie tam pasują. Tak, to jest takie jednorodne środowisko. Ciało. Sami swoi. Natomiast, na których nie ma mocy. Czy są takie sytuacje, w których są rzeczy, które, cholera, już nie są śmieszne? No już jest coś śmieszne, bo ja na przykład zrobiłem taki rysunek a propos... pozwolisz, że wrócę jeszcze do pisarki, którą moja żona przeczytała w całości od pierwszej powieści do ostatniej. Ja niestety jeszcze nie. Nadrabiasz. Tak, muszę nadrobić księgi Jakubowe. Tak. Natomiast zrobiłem taki rysunek, który się okazuje nadal jest aktualny, bo on nawiązuje do naszego ministra kultury, który zaczął, nie skończył i obiecywał, że teraz dokończy, kiedy ona dostanie skończy. I teraz właśnie a propos węgla i stali, czym palimy w piecach. Kończę to Karczuk. Tak. No, ale Eugeniu nawiązuje do tego cytatu, który już mieliśmy, że są tacy, nie wiem jak ich wielu, ale czytają portal w polityce i sugerują, że oni węgiel cenią, bo oni książkami Tokarczuk w piecu sobie nie napalą. Chociaż podejrzewam, że to by świetnie działało, jak widać na rysunku Eugenia. Książkami nie, szczególnie cyfrowymi, bo to teraz już można też na... Ale zobacz, mamy taką, mamy taką Olgę Tokarczuk, która jedzie i przez godzinę opowiada o rzeczach, które ani nie są łatwe, ani nie są lekkie, bywają przyjemne, jak się ich posłucha. I telewizja tego nie pokazuje. To jest skandal, bo ja słuchałem tego i nie tylko byłem zdumiony dojrzałością, no bo to bardzo mądry tekst, ale jak ona pięknie czytała. Bo okazuje się, że jeśli ktoś ładnie mówi, ja myślę o artykulacji, teraz tak się specjalnie staram, pięknie, to okazuje się, że język polski potrafi być ładny. Te wszystkie końcówki ładnie brzmiały. Tylko pytanie, czy to gdzieś, wiesz, zasiała, a pytanie, czy to gdzieś padło na taki grunt, który teraz ludzie wezmą sobie do serca i rozumiem, że Rusinek będzie o tym gadał, rozumiem, że Szczygieł będzie o tym rozmawiał, my sobie możemy o tym chwilę poplotkować, natomiast ta godzina w Sztokholmie szybko uleci. No tak, no. Znaczy, ja wiem, ja nawet w Biedronce widziałem ostatnio. Tokarczuk jest tak, nawet... Tak, no, tak. Tak, no to dobrze. Nie, no to już właściwie Kurski nie musi transmitować. Tak, już jest tam, to pójdzie. Jakoś pójdzie. Trafiła pod strzechy, krótko mówiąc. Dokładnie. Nawet ty będziesz miał czas teraz nadrobić. No właśnie, żałuję, że nie ma Nobla dla satyryków. Chociaż jeszcze. Dario Fo dostał. Kiedyś. Ale ten Handke też jest trochę satyryk, bo jedna z jego pierwszych sztuk to jest publiczność obrażona. I to polegało na tym właśnie, że aktorzy wychodzą i tą publiczność tam lżą, obrażają. Do tej pory było na odwrót, to publiczność obrażała aktorów. Oczywiście. Zresztą o tym Olga Tokarczuk też ładnie mówiła. Tutaj było na odwrót. Czy jest jakaś świętość dla ciebie dzisiaj na politycznym polskim rynku, której raczej starałbyś się piórem, rysikiem nie tknąć? Mówisz o sferze publicznej czy każdej? Prywatnej? Prywatnej tak. Mhm. Prywatnie można wszystko. I nie oszukujmy się. Prywatnie mówimy sobie hardkory, opowiadamy różne rzeczy, bardzo niepoprawne politycznie. Tak. I to robią wszyscy. Mhm. Dosłownie wszyscy, nawet ci najświętsi. Natomiast w sferze publicznej nie można, dlatego że kultura języka nie polega na tym na przykład, że nie używamy przekleństw, tylko używamy tych przekleństw w konkretnym celu. To ma swoje uzasadnienie. I dwa, nie mieszamy stylów, czyli na przykład jak nie idziemy, nie wiem, no, w gumofilcach i w garniturze,
tak samo uważamy, co mówimy i w jakim kontekście, bo jeśli my się umawiamy na coś takiego bardzo, bardzo ostrego, to sobie wybaczamy. Tak, to sobie wybaczamy, a publicznie coś powiedzieć, to już to będzie zawsze źle odebrane i to dotyczy wszystkiego, ale ja już będę wychodził, bo widzę, że Piotr Bratkowski mnie czeka. Tak, prawda. Bardzo Ci dziękuję, Panie Henryku. Też chciał przejechać tą hybrydą. W takim razie ja Ci zostawiam tę książkę. Jako instrukcję, żebyś wiedział, jak głosować, bo a nuż przypadkiem zagłosujesz za drugą turą. Dziękuję, Heniu, bardzo. Henryk Sawka, Szanowni Państwo, Wonet Rano, Piotr Bratkowski, Newsweek już za chwilę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Ukłony, panie redaktorze.